Was bardzo serdecznie, gramy w co chcemy, Dungeon Siege. Dotarliśmy wreszcie do Stonebridge. Mamy dwóch kompanów. Jedna będzie łuczniczką, druga będzie osoba, żeby nie było. Będzie moim tankiem, ja będę jednak się trzymał mojej magii zniszczenia. W sensie magii bojowej. Wejdziemy tutaj do klasztoru jeszcze. Chcę zwiedzić porządnie tutaj wszystko. Możliwe questy, jakiś sklepik. O, sklepik z czarami. Fajnie. Tu jest debuff. Magia bojowa, przywrócenie, wój wskrzeszenia. Mogę wskrzesić kompana. Płonące ciało, nie. O, tańczące ogniki. To jest fajny czar. Przywołanie Gremala zabójcy. Czas trwania 360. No właśnie, to jest dobre, bo to jest... ogółem magia również przywoływania. O, kwas. Dobra, to mi się na pewno przyda. Iskra, to jest fajny czar. Czy jest jakiś czar z magii natury, z którego mógłbym korzystać? I nie jest to przemiana. Rozbłysk. Też bardzo silny czar. No to wszystko są... O, dobra. W takim razie... O, z kontrolem mogę szybciej kupować. Kupię sobie troszeczkę miksturek. Różne. Księga czarów. O. Tu do zdrowia, tu do many. Do zdrowia 17. Wezmę ją. Aha. Nie mam tyle złota. No to tyle w temacie. Dało mi 109. Dobra, na razie kupię tam za 108. The blessings of Azunai, the defender upon you. Travel safely. Ognisty pocisk. Zdejmij przemianę, zdejmij płonące ciało, wyssanie życia. Teraz tak. To. Właściwie z płonącego ciała to ja nie będę korzystał, mogę sprzedać ten czar. Fajne jest to, że można w każdej chwili ogółem zdjąć dany czar. sześć, dziewięć, jedenaście, trzynaście, to jest różnica. Ale to jest na sekundę, zasięg 9, czas trwania 2. I to jest dobre. Przestaw. I teraz zakupy.
Wartość sprzedaży 15, wartość sprzedaży 5. Tutaj mamy jeszcze to do sprzedania, to do sprzedania. Te książki też sprzedam, chociaż tylko po jeden. Gówniana sprawa. No kupię jeszcze parę mikstur. Chociażby miał 6. Ona tutaj ma, co tu jest w różnych akcjach. The blessings of Azunai, the defender upon you. Travel safely. Okej, tu jest jeszcze jeden NPC. Sorry for looking such a mess. I took an arrow in last night's battle, but I'm not really all that injured. Edwana's got me patched up, and I'm ready to get back into the fight again. If someone would just believe in me. If you need a good archer to escort you through the mess beyond... Potrzebuję jeszcze jednego wojownika. I to jest pewne. Wychodzimy stąd, idziemy bardziej w punkt miasta, tam już jest chyba wyjście. Dążysz na północ, to wiesz, że od wczorajszego ataku widywaliśmy po tamtej stronie tylko kolejnych krugów. Mam zabezpieczyć przełęcz. Dobra. Zapis automatyczny, lecimy. Co my tu mamy? Rozdział drugi. Wędrówka do rządcy. Dobra. Co jest tutaj? Tam widzę przeciwnika. Nie, z całą drużyną nie ma szans. Dobra. Dobrze jest. Daję radę. Okej. Co tu jest? Właściwie to... Poza tą mędą, którą przed chwilą ubiłem, to nie było tutaj całkowicie nic. No cóż. Ale zawsze trochę ekspa doszło i trochę złota wpadło. Dobrze jest. Wchodzimy na górę. Tutaj coś jest? Nie. Tu jest pusto i raczej nie ma też żadnego kretów śmiesznych, czy co to tam było. Ten czar to jest taki trochę kiepski. Proch wybuchowy. Spróbujmy z tym. To jest dobry skin. Wszystko pada prawie na hita. No może oni nie, ale i tak jest dobry. Ty, pipsztok. Czy można go przestawić? Bo fajnie by było tak naprawdę go dać trochę wyżej. Może w takiej formacji bym ustawił. O! Tak może będzie skuteczniej.
właśnie to jest jeden z powodów, dlaczego gra magiem nie jest zbyt łatwa tutaj. Ale to robi. Zaraz tutaj wszystko ogarnę. Rozbłysk. No i ładnie. No, to mi się nawet podoba. Tak to ja się mogę pobawić. Ciężki topór, toporek. Zbię złoto, zbię złoto. Rozbłysk. Przestaw jemu. Poziom trzeci. Ognisty. Przestaw. Dobra. To idziemy dalej. Oczywiście. Im głębiej, tym fajniej. Ty pikstok. Weź no trochę tam. Was close. Dobra. Słyszałem kruga. A, jest. Ale zarobił plombę. Czwarty poziom. Jest fajnie. Będzie jeszcze fajniej. Coś mi się zdaje, że będzie naprawdę przyjemnie później. Tym bardziej, że to ma obrażenia już takie bardziej obszarowe. Ja szczerze się przyznam, w ogóle nie pamiętam z kim. Jakie są tutaj, więc... Aha. Oto toporek. 4C. Oto, dobra. I trójka. Na szczęście szybko wstał. Czepiec z filmu. On ma jakąś... Aha, czepiec z filmu to jest obrona plus jeden. Dobra. Daj jej ten czepiec. Daj mi ognistą falę. No to też mogę wziąć. I zobaczmy. Ognista fala. Koszt many. Z dłoni rzuć rój ognistych pocisków. 5 do 6. Zasięg 11. Czy 5 do 8? To jest dobre, 17 do 19 to jest, są świetne obrażenia już. No zobaczymy. Jak to się będzie klasować. Idziemy dalej. Jak to będzie tu wyglądało teraz. Oho. Tak to wygląda.
jest fajne, tylko jak jest grupka. Grupka przeciwników. Jak tutaj. Szybki zapis. Ja tak w razie czego. Ganiać. Gonisz. Berek. Łap. Łap. I łap. Dobra, tylko ona mi zdechła. Co mam z nią zrobić? No, pończę. Mam wrażenie 3. Wiecie co? Nie wiem czy nie. Nie będę musiał wczytać, bo nie mam zwojów wskrzeszenia. Ty, pizdek, może kurwa zaczniesz atakować, co? No, bo ona nie stanie. Toż kurde. Dobra. Wczytam grę. Szybki zapis, wczytaj. Ale stopa w ogóle. Właśnie po to są zwoje wskrzeszenia, nie? Tak w razie czego. No wczytaj. Upierdliwa gra. Dobra. Mam pomysł, aby wziąć proch wybuchowy i po prostu wyciągać jak coś w miarę pojedynczo. Teraz poszło dużo, dużo łatwiej. Od razu tak trzeba było, a nie. Dobra. Czwórka. Kurde, nie miałeś tego wziąć. Wypierdol to. To też. Chociaż nie. To możesz wziąć. No i założyć. Aż całe 2 złota. Masakra. Ale jestem bogaty. Dobra, tu jest przejście. Tam coś jest na dole. Jakaś wieża. Pójdę najpierw tu. Tu jest jeszcze jedna wieża. Ty kurwa zacznij czarować do chuja. Już mnie kurwa zabili. No nie! Kurwa. Wczytaj. Znowu to zrobiłem. Nie no, masakra. Co się ze mną dzieje do chuja pana?
trochę budkowy. Bij. Nie wiem, kto kamerze kazał podążać za nim, no ale dobra. Dobra, teraz zapiszę sobie. A jeszcze chciałem... Ty... Załóż to, bo jesteś papierowa. Wyrzuć... Czwórka... C... Złoto... F5. F1, dobra. I znowu... Naciągają. Tyle dobrze, że go nie dobili. Masakra. Za to ja dobiłem jego. Dobra. Obudź się, Pindo. Masakra. No, jeszcze jeden kruk. Dobra. Wstawaj. Co za menda. Szkoda, że przywrócenia nie mogę dać. By się przydało. No to się chilni. I F5 jeszcze raz. Będę normalnie przed każdą walką chyba save'ował. Bo inaczej to jest... No jest jak jest. Czasem może się łomsknąć. Coś? No dobra. Tam jest zejście. Która... Ej, no co jest? Właśnie na górę. Jeden z drugim. Tam jeszcze jest złoto. Na górę, powiedziałem. No, trochę złota. Konstruktor. Nic specjalnego. Jest do tego jakiś skrót? Nie. Znaczy pewnie jest, ale ja go oczywiście nie widzę. Więc jadę teraz na dół, to trafię do tamtej wieży. Jak mi się wydaje. A co mnie tu czeka? Pewnie znowu niezła jadka. Ładnie. Bardzo.
bardzo ładnie. Przynajmniej szybko niszczy wszystkich. No i jak są w grupie, to też ładne obrażenia wchodzą wszystkim. Bez wyjątku. I to jest moc. Biografia. Później to sobie zobaczę. Topór Ordusa. Misja wykonana. Czyli pewnie o to chodziło. Jeden do walki. Buty. Wymagana siła 13. On będzie najszybciej to miał. Jak znam życie, to co? F5. Tak, szybki zapis. I zobaczmy, co jest tu. Kilku przeciwników. I tak, to właściwie nic specjalnego. Lniana opończa. Łuk. Zaraz zobaczę, z czym to się je. O, kociuszki. Poszły wszystkie. Jak miło. No dobra, zobaczmy. Łuk. Zręczność 13. To tutaj też mam 19, 21, 10 metrów zasięgu. No, 19, 29. Ale tu jest szansa na trafienie przebijające pancerz. Tu obrona 6. Inteligentny. Dobra. Pójdzie na sel. To co? Go up! No dobra, jestem na górze. Może mały sejwik. Chyba się przyda. No ja powiem szczerze, że tu się robi coraz większa masakra. Do tej wieży wiem, że jest zejście, się tam idzie. Jestem tego pewien, że jest jakieś przejście tam. Znowu krugowie. Kurwa, masakra. Ile ich tu jest? Dobra. Silnij się. Czwórka. Chcę. Zebrać. Pięknie. Dobra. Trójka. Trójka, czwórka, X, Z. I tak w kółko. Dobra. Ładnie poszło. W miarę szybko. Dobra. Na szczęście nie trafił. A ja go jak najbardziej. Dobra. Ładnie. Tak to z pojedynczymi przeciwnikami to szybko idzie. Moje obrażenia są już naprawdę przyzwoite. Gulnijcie sobie. Jak stoicie z podkami. Dobra, ty dawaj tu. Oddawaj tą manę. Oddawaj tą manę. Oddawaj tą manę. Masz, bo masz mało. O, na razie tak zrobimy. Dobra. Lecimy dalej. Tu nie przejdę. To schodzimy na dół. Jestem pewny.
Najgorsze z tymi towarzyszami jest to, że każdy z osobna musi gdzieś tam dostać. Zobaczyć człowieka, uciec z drużyną przed krugami, tak. Przeszliśmy więcej niż połowę drogi, kiedy z tuneli zaczęły wychodzić. No dobra. Czyli tak jakby kłezarko. No. Dobra. Pięknie. Kolejny poszedł. No ładnie. Tu jest jakieś zejście. No chyba tamtędy w ogóle będę musiał przejść. No dobra. Mogę się wrócić. Nie wiem, czy on coś mi powie na ten temat tak naprawdę. Bo to jest taki quest bez questa. Tuneli. Dobra, czyli muszę tam po prostu zejść i dopiero będę wiedział, na czym stoję. No, trochę lipa. F5. No dobra, schodzimy na dół, zobaczmy, co tam się będzie działo. I chyba tutaj przy wejściu jakoś zakończę odcinek. Tak mi się wydaje, że tak będzie trzeba zrobić, bo no może być nieciekawie, jak się za bardzo rozpędzę. Czy coś tutaj doszło? Nie, coś, nic mi nie wskazało. Owy, mędy. Pajączki! Spider-Man! Spider-Man! Idzie! Dobrze! Dobrze! Spider-Many! Kici, kici! No dobra. Przez te drzwi przejdziemy już w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, mam nadzieję, że w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.